zaczynamy od mojego timelapse autostrady, którą mam pod samym blokiem. Mam nadzieję, że w tym momencie, już za tydzień, będę mógł pokazać Wam kilka ujęć z drona tego, jak wygląda tutaj wszystko dookoła, bo wziąłem udział w konkursie, żeby wygrać Mavica Mini, w środę rozwiązanie konkursu. Poza tym pogadamy sobie o kawie. Bardzo duża część z Was zdziwiła się, ile kawy można wypić, będąc profesjonalnym sportowcem. Pogadamy sobie troszeczkę o diecie oraz o tym, że w końcu wygraliśmy mecz z Bydgoszczą. Co prawda za 2 punkty, ale zawsze. Zapraszam. Dzień dobry. Pierwsza kwestia to prawo jazdy, czyli ktoś zapytał, czy w ogóle je posiadam. A prawda jest taka, że mój tata uznał, że to najważniejsza rzecz, jaką trzeba potrafić w życiu, i mając 7 lat, jak tylko zacząłem sięgać pedałów, wsadził mnie do samochodu i kręciłem sobie pączki po śniegu. Więc tak, mam prawo jazdy już od dawna. Nie mam samochodu, nie jeżdżę, tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze łatwiej jest vlogować siedząc jako pasażer, po drugie po 2 latach w Warszawie stwierdziłem, że w dużych miastach, takich jak również Katowice, przemieszczanie się chociażby Uberem czy innymi środkami transportu, takim jak elektryczna hulajnoga, jest o wiele wygodniejsze. Dzisiaj jest na nią chyba trochę za zimno. Niestety w moim ulubionym śniadaniowo-kawowym miejscu, czyli w kafe J, nie ma w tym momencie żadnego miejsca, a tym bardziej miejsca, żeby pogadać sobie o kawie i zawartości kofeiny itd. itd. Więc poszukam czegoś mniejszego. Damn, kolejna kawiarnia, która niestety nie ma dla mnie miejsca. Idziemy dalej. Dzisiejsze obłożenie kawiarni troszeczkę pokrzyżowało mi plany, bo chciałem pogadać z Wami na jej temat w różnych miejscach, za każdym razem pijąc inną kawę. Trafiłem do świetnej kawiarni, gdzie jestem już po swoim podwójnym espresso. No i zacznijmy temat kofeiny, czyli środka, który przede wszystkim powoduje zmniejszenie senności, zwiększenie odporności na ból i powoduje podwyższenie poziomu dopaminy, czyli grając mecz w trudnych momentach bardziej się chce po prostu. Także ilości, jaką ja wypijam kawy, ale nie jest taka duża, wypijam mniej więcej około 5-6 espresso w ciągu dnia. Porównując to, chociażby tabliczki gorzkiej czekolady, która zawiera mniej więcej 70-80 mg kofeiny na 100 gramów, espresso ma zaledwie 60-70. Więc nawet jeśli ja wypiłem taki 5, to porównując to do normalnej kawy przelewowej, która ma ponad 100 mg na 100 ml, jest to wypicie, równowartość wypicia mniej więcej 3 normalnych kaw w ciągu dnia. Tak, to wcale nie jest tak dużo, jak mogło się wydawać. No ale jasne jest też to, że zdarzyło mi się wypić jej tak dużo, że rzeczywiście pokazały się efekty uboczne, czyli gdzieś trzęsienie się rąk na zagrywce. W tym roku zwłaszcza jest to niebezpieczne. Poza tym jakieś lęki, niepokoje w trakcie meczu. Jedna akcja nie wyjdzie i później nagle cały organizm się trzęsie, co robić. To są na pewno efekty uboczne kofeiny. Ale wiem, że jeśli wypiję tak właśnie około 5-6 tych kaw, to na szczęście nie występuje, więc myślę, że to jest dla mnie taka bezpieczna dawka, której staram się nie przekraczać. A jestem zdecydowanie przeciwny picia rzeczy typu Red Bulle i inne środki dopingujące, typu tabletki z kofeiną i tak dalej, bo to rzeczywiście bardzo łatwo się dawkować.
Nie da się szukać przyszłego roku. Człowiek Sobala chciał poprawić swoją jakość treningu, no i niestety wziął tej kofeiny za dużo, no i później są naprawdę wszystkie konsekwencje tak naprawdę. To by było na tyle w temacie kawy. Według ostatnich badań wykazuje działanie przeciwnowotworowe, poza tym pozytywnie wpływa na układ krwionośny. Więc moim zdaniem taka ilość kawy, jaką ja wypijam, to wcale nie jest tak dużo. A jeśli kiedykolwiek będzie mi z tym źle, to wam powiem. No niestety, podładowanie telefonu nie wystarczyło, dlatego nagrywam dla was z domu. Ale tak to jest z planami. Mój dziadek kiedyś mawiał, że jeden planował pierdnąć i się zesrał. Więc dzisiaj wszystko jest przeciwko mnie, ale się nie poddaję. Skoro temat kawy i posiadania prawa jazdy mamy już za sobą, to kolejne ciekawe pytanie było odnośnie diety. Czy musimy trzymać dietę, czy mamy jakieś wytyczne odnośnie tego? I odpowiedź jest bardzo prosta. Nie, siatkówka to nie jest sport wytrzymałościowy, w którym każda kaloria musi być przeliczona i zawsze podana w odpowiedniej godzinie. Tutaj raczej chodzi o zdrowie i o to, żeby stawy wytrzymały jak najwięcej skoków i jak najwięcej ataków, więc dieta po prostu musi być dobrze zbilansowana, ale niekoniecznie rygorystyczna. Ja w swojej diecie właściwie omijam tylko i wyłącznie produkty pochodzenia pszenicznego oraz wszelkie warzywa strączkowe, które zawierają dużo lektyn działających prozapalnie na organizm człowieka i tak jak wcześniej powiedziałem, musimy dbać o zdrowie naszych stawów, przede wszystkim kolan, a stany zapalne więzadeł, przyczepów, mięśni są jak najbardziej niepotrzebne w sporcie, zwłaszcza takim jak siatkówka, w którym musimy bardzo dużo skakać. No i pewnie zastanawiacie się teraz, skąd tyle gadania w tym vlogu i dlaczego nie ma tutaj zespołu. Śpieszę odpowiedzieć, że niestety w Radomiu podczas pobytu w jednym z hoteli no, złapała nas niekoniecznie przyjemna dolegliwość. Możecie się pewnie domyślić, o co chodzi. Ja aż wylądowałem za bandami. Śledząc mnie na Instagramie mogliście widzieć gościa zamaskowanego w bluzie, trzęsącego się z gorączką. Także na szczęście obeszło się tylko na mnie z tak poważnymi konsekwencjami. Ale dlatego uniesienie kilogramowej kamery było dla mnie wtedy wyczynem. No i niestety nie nagrywałem właściwie niczego. No ale od poniedziałku wracam normalnie z uśmiechniętą twarzą Janka Firleja od samego rana. A tymczasem króciusieńki materiał z po meczu w Bydgoszczy. W końcu udało się wygrać. Co prawda za 2 punkty w tiebreaku po bardzo ciężkim meczu. Ale tak jak trener powiedział, w takich momentach można naprawdę zobaczyć ducha zespołu. Jeśli przegrywa się 2-0 i naprawdę nie wygląda to za dobrze, potrafiliśmy się gdzieś przegrupować, potrafiliśmy zacząć grać lepszą siatkówkę i wygrać w Bydgoszczy zamiast odczekać kolejne 20 minut ostatniego seta, wsiąść w autobus i wrócić do Katowic. Oto jedyne nagranie, które nagrałem z zespołu w tym tygodniu. Zmęczony, wygrany wojsko. Zjedliśmy co się dało. Kto ze mną przybije kufla? Emanuel? Mogę cię poprosić do... Panowie. Brawo. Ryże? Na zdrowie, dziękujemy. Na nas zdrowie. Nie ma Jackiego jeszcze mojego. Ale Jacki poszedł, odmówił. Szymi nie chciał. No i dla wszystkich, którzy teraz powiedzą, ojej, sportowcy piją piwo. Bardzo rzadko, zazwyczaj tylko w takich sytuacjach, ale my tak samo jesteśmy ludźmi i myślę, że mogliśmy sobie w tym momencie na to pozwolić. I to by było na tyle w tym vlogu. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że jesteście, że komentujecie, dajecie łapki w górę. Jest to dla mnie ogromna motywacja. Następny vlog już za tydzień. Do zobaczenia.